Świąteczny prezent Grzegorza Krychowiaka dla mieszkańców Mrzeżyna. Reprezentant Polski, piłkarz francuskiego Stade Rennes, spotkał się tam ze swoimi fanami. Szczegóły Krzysztof Brylowski. Chcemy zostać Grzegorzem Krychowiakiem! I nic dziwnego, Grzegorz Krychowiak jest idolem, bohaterem, gwiazdą, a przede wszystkim chłopakiem z sąsiedztwa. To właśnie tu, w miejscowym Orle, najlepszy obecnie polski defensywny pomocnik stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Marzyłem o grze w reprezentacji, gdzie oglądałem zawodników w telewizji, więc kiedy mam tylko okazję, czy to w święta, czy wakacje w czerwcu, to spotykam się właśnie. Krychowiak co prawda nie zdobywa mnóstwo bramek, nie gra widowiskowo, ale jest to postać barwna i wyjątkowa. Poważne piłki uczył się bowiem za granicą i to dość szybko. Ja wjechałem z domu, miałem 13 lat na Śląsku. Nie było wtedy za granicą, wjechałem do Śląska, do pracy w kopalni. On miał 14 lat, wyjechał. Odważna decyzja się opłaciła. 23-letni Grzegorz Krychowiak jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Europie na swojej pozycji. W jednej chwili stał się bardzo popularny. Nie mam z tym problemu. Zazwyczaj kiedy ludzie podchodzą, czy o podpis, czy o zdjęcie, to są bardzo życzliwi. Dodatkową atrakcją spotkania z piłkarskim idolem była duża sektorowa flaga uzyskana dzięki uprzejmości kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego. Krzysztof Brylowski, Mrzeżyno.